Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Władzę Seriowit i dzisiaj kolejny poradnik, jak zmienić status na Facebooku, czyli informacje o sobie na Facebooku, jak ustawić, czy jesteś wolny, czy masz kogoś i tak dalej, relacje, więc zaczynajmy w takim razie. Ok, postawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, dzwoneczek i lecimy. Po pierwsze, to musimy zalogować się na nasz kanał Facebook. Następnie klikamy sobie w edytuj profil. Znaczy, klikamy sobie to, żebyśmy przenieśli się na nasze profilowe. I teraz edytuj profil w tym miejscu. Zjeżdżamy sobie na dół. Klikamy edytuj informacje profilowe. I tutaj, jak widzimy, mamy przegląd. Możemy dodać sobie szkoły, miejsce zamieszkania, skąd pochodzimy i wykształcenie, mniejsze, wcześniejsze miejsca, numer miejsc kontaktowy, czy to dla nas, czy dla kogoś, e-mail, numer telefonu, witryna, płeć, data urodzenia, język, języki, zainteresowania. Szczególnie, to wykonania religijne. To są jakieś losowe, to nie jest... Dobra, nieważne. Związek. No i tutaj możemy sobie stawić związek. Ok. Więc klikamy sobie ten ołówek. I możemy tutaj wybrać, czy jesteśmy wolni, czy w związku. Taki partner, możemy osobę z Facebooka wybrać. Od kiedy, od jakiego roku. Zaręczony. Takie mamy tutaj do wyboru. Tutaj wybieram wolny. Możemy wybrać, czy to mają wszyscy widzieć, czy tylko znajomi, czy tylko ja. Szczegółowe informacje o tobie. Dalej, wydarzenia z życia. Możecie tutaj dodać. I to jest właśnie miejsce, gdzie możecie dodać informacje o sobie, prywatne, jak chcecie, wybór na żywo. Tutaj możecie znaleźć je. I tak wygląda. No i później to się zapisuje. To wszystko. Tak więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz. Udostępniajcie innym. Do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się, cześć, pa.